Dawno, dawno temu w dalekiej Gruzji żyli sobie na Kaukazie Wisarion i Jekaterina. Wisarion był szewcem, a Jekaterina sprzątaczką. Całe życie ciężko pracowali fizycznie i żyli bardzo skromnie. Właśnie w tej robotniczej rodzinie 140 lat temu przyszło na świat dziecko, które zmieniło losy świata. Tym dzieckiem był mały soso, który 50 lat później będzie budować socjalizm. Dzieciństwo małego Soso było bardzo ciężkie. Ówczesna Gruzja była podwójnie uciskana. Po pierwsze, właśnie wtedy rodził się w Gruzji kapitalizm, w jego najbardziej barbarzyńskiej formie. Po drugie, Gruzja była okupowana przez carstwo rosyjskie. I mały Józef, tak jak wielu innych młodych Gruzinów, był poddany w szkole brutalnej rusyfikacji. Młody Józef uczęszczał do szkoły cerkiewnej i był szkolony na popa. Wkrótce jednak objawi się buntowniczy charakter młodego Dżugaszwili i młody Soso zostanie ze szkoły wydalony. Józef Wisarionowicz Dżugaszwili został rewolucjonistą i zaczął używać pseudonimu Koba, który był kaukaskim odpowiednikiem naszego Janosika. Koba uczestniczył w różnych kółkach marksistowskich i właśnie wtedy doszło w państwie rosyjskim do próby zjednoczenia wszystkich kółek marksistowskich w jedną wielką socjaldemokratyczną partię robotniczą Rosji. Niestety do prawdziwego zjednoczenia wtedy nie doszło i rosyjscy marksiści podzielili się na różne frakcje. Koba poparł środowisko Gazety Iskra i razem z Włodzimierzem Leninem zaczął tworzyć partię bolszewicką. Rosyjscy rewolucjoniści musieli walczyć z brutalnym reżimem carskim i dlatego potrzebowali zdyscyplinowanej partii opierającej się na centralizmie demokratycznym. Przeciwnikiem partyjnej dyscypliny był m.in. Lew Trocki. Historia bolszewizmu to historia walki o rewolucyjną jedność i partyjną dyscyplinę. Bolszewik Koba bohatersko walczył o wykucie bolszewickiej partii, co powodowało ciągłe represje ze strony zaratu. Koba aż siedem razy trafiał do więzień lub na syberyjskie zesłanie. Za każdym razem uciekał i dalej wracał do rewolucyjnej działalności. To właśnie wtedy Kaukas stał się wielkim roponośnym zagłębiem i Koba organizował strajki robotników z sektora naftowego. W 1905 roku wybuchła pierwsza rosyjska rewolucja. Była to odpowiedź na Krwawą Niedzielę, kiedy to carscy siepacze zamordowali wielu robotników. Odpowiedzią na przemoc caratu było powstanie robotniczych drużyn bojowych. Taką bojówkę organizował też Koba i na Kaukazie bolszewiccy robotnicy kierowani przez Kobę przystąpili z bronią w ręku do kontrofensywy. Bolszewicka działalność Koby była pięknym przykładem proletariackiego internacjonalizmu. Kaukas to tygiel narodów, gdzie obok siebie żyją Gruzini, Azerzy, Rosjanie, Ormianie, Osetyńcy, Czeczeni i wiele innych mniejszych nacji. Jest to obszar skażony przez nacjonalizm, gdzie kryzysy ekonomiczne często kończyły się bratobójczą walką różnych narodów. Koba jednoczył robotników z różnych nacji i uczył ich, że prawdziwym wrogiem wieloetnicznej klasy robotniczej jest carat i burżuazja. Te doświadczenia proletariackiego internacjonalizmu na Kaukazie były później przykładem w czasie rewolucji październikowej, kiedy to tworzono braterski, socjalistyczny sojusz wszystkich narodów uciskanych przez sarat i burżuazję.